Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kazanie świętego Jana Marii Vianyja o niegodnej Komunii Świętej. Jeżeli każdy grzech pozbawia duszę życia, oddziela ją na zawsze od Boga i wtrąca w straszne nieszczęścia, to co dopiero mówić o skutkach świętokradztwa? Czy można sobie właściwie wyobrazić żałosny stan człowieka, który dopuścił się grzechu świętokradztwa? To jest to straszne spustoszenie w Miejscu Świętym, o którym mówił prorok Daniel, spustoszenie, o którym wspomina też zbawiciel świata. Jakiż to straszny ból dla miłosiernego Boga, kiedy ludzie bezbożni znieważają jego przynajdroższe ciało i przynajświętszą krew. Już święty Paweł groził świętokradcom strasznymi sądami bożymi. Jaki to wielki ból dla serca Jezusowego, serca, które umiłowało nas aż do śmierci krzyżowej, kiedy widzi ono, że wyrządzają mu tak ciężkie zniewagi. I jak ciężka, jak surowa kara czeka chrześcijan, którzy dopuszczają się takiej zbrodni. Gdyby dzisiaj w tym kościele Bóg zrzucił zasłonę z serc wszystkich, którzy tu są, to okazałoby się, że na wielu z tych serc wyryty jest wyrok potępienia, zaciągnięty z powodu niegodnych komunii, bo wiele osób przystępuje do stołu pańskiego po złej spowiedzi, jako że albo zatajili swoje grzechy, albo nie mieli najmniejszego żalu i postanowienia poprawy. Inni znowu przystępują do Komunii Świętej w gniewie i z, z przywiązaniem do grzechu i w ten sposób znieważają ciało i krew Chrystusa. Sprawdzajcie sami siebie, czy przypadkiem nie popełniliście kiedyś świętokradztwa. Gdybym był w stanie wyciągnąć z płomieni piekła zdrajcę Judasza i pokazać wam, jak on tam okropnie jęczy i cierpi przez to, że niegodnie przyjął ciało i krew pańską, to może choć trochę byście się przestraszeli. A co będzie z grzesznikami, którzy całe niemal życie dopuszczają się takich świętokradztw? Naprawdę, bracia moi, świętokradztwo jest najcięższą zbrodnią, bo jest napaścią na samego Boga, sprowadza też na człowieka ogromne nieszczęścia. Gdybym mówił do bałwochwalców albo do heretyków, to bym Wam najpierw dowodził rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie. Ale o tej prawdzie nikt z Was tutaj nie wątpi. Dla wzmocnienia Waszej wiary przypomnę Wam jednak pewien przykład. Jeden z kapłanów odprawiał kiedyś mszę świętą, powątpiewając przy tym jednak, czy Pan Jezus jest rzeczywiście obecny w hostii świętej. Otóż po podniesieniu i konsekracji hostia okryła się krwią. Przez ten cud Pan Jezus chciał wzmocnić wiarę chrześcijan i usunąć powątpiewania swojego sługi. Hostia wylała wówczas z siebie tyle krwi, że pokryły się nią korporał, obrusy i ołtarz. Doniesiono o tym papieżowi, który nakazał przechowywać ten korporał w kościele i każdego roku uroczyście obnosić go w procesji Bożego Ciała. Nie potrafię we właściwy sposób przedstawić Wam tego, jak wielkim grzechem jest świętokradzka Komunia Święta. Zbawiciel świata tylko raz poniósł śmierć na ziemi, a tymczasem ludzie przewrotni wciąż odnawiają tę jego mękę, przez niegodne przyjmowanie go do swoich serc. Święci ojcowie porównują niegodną komunię do zdrady Judasza i do zniewag, jakich Pan doświadczył od żydowskich oprawców i od niegodziwych żołnierzy rzymskich. Kiedy zbliża się do stołu Pańskiego Świętokradca, wydaje się jakby zbawiciel mówił do niego, jak kiedyś do Judasza: Po co tu idziesz, przyjacielu? Znakiem pokoju, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Zatrzymaj się, synu, zlituj się nade mną. Ale te błagania nie pomagają, tak jak nie skutkują też wyrzuty sumienia. Przeniewiercy pomimo wszystko mają czelność dopuszczać się tego straszliwego czynu. Już idą, chcą odebrać życie swojemu Bogu i zbawicielowi. Czy może być większa zbrodnia? Czy może być większe spustoszenie w miejscu świętym? Nawet piekło nie mogłoby okazać Bogu większej pogardy. Jeden z cesarzy pogańskich umieścił na kalwarii, a także na grobie Chrystusa posągi Bożka i w ten sposób znieważył te święte miejsca. Ale zły chrześcijanin postępuje gorzej. On każe Chrystusowi mieszkać wśród namiętności, a to są dla niego prawdziwi kaci. Trudno o tym myśleć i nie drżeć z oburzenia, trudno się nie smucić. Mniejszym bólem jest dla Zbawiciela zło wyrządzone przez Żydów czy pogan, niż niegodne traktowanie rzeczy najświętszych przez zuchwałych chrześcijan. Kiedyś Pan Jezus skarżył się na Żydów i mówił do nich: Czemu mnie prześladujecie? Czy dlatego, że przywracałem wzrok ślepym, uzdrawiałem chorych? Że wskrzeszałem umarłych i że leczyłem różnych chorych? Taką pełną bólu skargę zanosi Pan teraz przez usta proroka przeciw nam. Gdyby ta zniewaga spotkała go ze strony wrogów, mniej by była dla niego bolesna. Ale niestety ci, których on pokochał najbardziej, zaciekle go prześladują. Nienawidzą go ci, których on umieścił w swym kościele i którym dał bogactwa tylu cennych darów. O czarna niewdzięczności, kto będzie w stanie cię pojąć i zrozumieć? Mało wam jeszcze, że zbawiciel cierpiał dla was krwawe biczowanie, że jego ciało poszarpano w kawałki, że dźwigał dla was ciężki krzyż. Wy nie chcecie, zdaje się on mówić, nie chcecie uznać mojej miłości, wy mnie od nowa prześladujecie, i chętnie, gdyby to było możliwe, jeszcze raz odebralibyście mi życie. I kto po tylu bolesnych wyrzutach miałby jeszcze odwagę iść do stołu pańskiego, mając serce zbrukane grzechami? Kto chciałby jeść i pić swój wyrok potępienia? Komu przyszłoby do głowy? Że świętokradcy pomimo to będą Chrystusowi przygotowywać nową kalwarię. W sercu pełnym grzechu. Zbawiciel nie działa. On tam bez ruchu ponosi tam duchową śmierć, która jest dla niego w pewnym sensie bardziej bolesna niż śmierć na krzyżu. Żydzi prześladowali go okrutnie tylko w czasie jego ziemskiej pielgrzymki. Ci, którzy niegodnie przystępują do Komunii Świętej, prześladują go i, nie, nie, i znieważają nawet w przybytku chwały. Śmierć Chrystusa na Golgocie była wprawdzie straszna i bolesna, ale z jej powodu okryła się przynajmniej smutkiem cała natura. Nawet nierozumne stworzenia współczuły mu i dzieliły z nim jego ból. Tymczasem w świętokradzkiej komunii znieważony zbawiciel. Nie znajduje znikąd współczucia. Podły łajdak krzyżuje zbawce świata, a wokół zalega głuche milczenie i nie widać żadnego współczucia. Słońce się nie zaćmiewa, ziemia nie drży w posadach, nie przewraca się ołtarz. Czy w takiej sytuacji nie jest dużo bardziej prawdziwe to wołanie Chrystusa z kalwarii? Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego oddałeś mnie na pastwę moich zaciekłych wrogów? Dlaczego muszę umierać dzień w dzień? Jak może chrześcijanin podchodzić do stołu pańskiego z grzechem ciężkim? Piekło nie wymyśli nigdy nic gorszego niż świętokradztwa, bo one są najbardziej bolesnym ciosem dla serca Boga. I którzy ludzie popełniają ten straszny grzech? Najpierw ci, którzy w konfesjonale spowiadają się obojętnie, bez najmniejszego żalu, jakby opowiadali jakąś historię. Potem ci, którzy po spowiedzi wcale się nie poprawiają i ciągle wracają do tych samych grzechów, albo ci, którzy grzechy ze strachu czy ze wstydu ukrywają i pytam: Dlaczego idziecie do stołu pańskiego w takim stanie? Chcemy, odpowiadają. Przestrzegać przykazania kościelnego, o spowiedzi i komunii wielkanocnej. Ale, kochani, w jakim miejscu, gdzie, znajdzie się Jezus, skoro wasze oczy są powalane brudnymi, cudzołożnymi spojrzeniami, wasze ręce haniebnymi dotknięciami, wasze usta i język bezwstydnymi pocałunkami, skoro wasze serce jest czarne i potworne. Podobny do zwęglonego drewna, które przez kilka tygodni leżało w ognisku. Chcesz iść do komunii przyjacielu? Idź, biedaku. Zachowaj się jak Judasz, który sprzedał Boskiego Mistrza i popadł, popadł w rozpacz. Idź, Łajdaku, sprzedaj Chrystusa szatanowi, poukrywaj swoje grzechy na spowiedzi, pobuduj krzyż w swoim sercu, masz tu w rękach swoją ofiarę, dokoncz tej zbrodni. Stłum wyrzuty sumienia, podejdź do stołu pańskiego, otwórz te splamione usta, żeby przyjęły chleb aniołów. Ale pamiętaj, ciężka kara Boża cię dotknie. Mówi święty Cyprian, że kiedy podawał komunię świętą pewnej kobiecie, która miała serce zabrudzone grzechami, Bóg spuścił piorun z nieba, który na miejscu tę osobę zabił. Mówi święty Paweł, że Żydzi nie ukrzyżowaliby Zbawiciela, gdyby go poznali. A ty, przyjacielu, wiesz, kogo przyjmujesz, bo kapłan przed podawaniem Komunii Świętej mówi do ciebie: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata Ekce Agnus Dei, ekce Kwitolit peccata mundi. On święty i czysty. Jeżeli więc poczuwasz się do grzechu, nie podchodź, bo Bóg mógłby cię strzaskać piorunami swojego gniewu, a twoją duszę wtrącić do piekła. Nie będę tu mówił o doczesnych nieszczęściach, które pociągają za sobą świętokradzkie komunie. Żydzi za zabicie Boga, za targnięcie się na Jezusa Chrystusa, odpokutowali straszliwie. Ulice Jerozolimy były pełne trupów. I spłynęły krwią. A w czasie oblężenia miasta przez Rzymian, panował tam taki głód, że matki zabijały swoje dzieci i w ten sposób ratowały się od śmierci głodowej. Święty Jan Damasceński powiada, że w drugim życiu Chrystus wyleje pełną czarę swego gniewu w sposób szczególny na świętokradców. O pewnym świętokradcy opowiadają, że w godzinie śmierci Podszedł do niego czart i powiedział: Jako, że za życia niegodnie komunikowałeś, dzisiaj przymiesz komunię z moich rąk. Konający, słysząc te słowa, wystraszył się i zawołał w rozpaczy. Pomsta Boga na mnie spada. I tak nędznie zakończył życie. Gdyby człowiek zdawał sobie sprawę, jak wielkim złem jest świętokradztwo, wolałby tysiąc razy umrzeć. Niż się go dopuścić, choćby tylko raz. Świętokradztwo jest najstraszniejszą niewdzięcznością względem Boga. Zatruwa ono serce i umartwia w grz grzeszniku duszę, sprawiając, że staje się ona mieszkaniem i niewolnicą szatana. To straszne przestępstwo jest podobne do strasznego ostrego miecza którym grzesznik zabija siebie samego, oddając się przy tym na łup piekłu. Zła komunia nie przynosi człowiekowi ani pożytku, ani pociechy, ani zaszczytu, wręcz przeciwnie. Wyrządza mu największą szkodę, obarcza go strasznymi wyrzutami sumienia i przygotowuje mu nieszczęśliwą wieczność. Pewną kobietę na przykład po niegodnej komunii opętał zły duch, i ogarnął ją szał tak wściekły, że odgryzła sobie język i tak umarła w rozpaczy. Nic dziwnego, że święty Paweł przestrzega koryntian przed świętokradzką komunią i grozi sądami bożymi tym, którzy znieważają ciało i krew Pańską. Z powodu świętokradztw, Pan Bóg karze często ludzi wojną, głodem, chorobą i nagłą śmiercią. Święty Gottfried, biskup Amien, zabronił kiedyś udzielać nas powiedzi wielkanocnej rozgrzeszenia tym, którzy łamali wielki post. Pewien zakłamany człowiek oszukał spowiednika i przyjął Chrystusa Pana niegodnie. I nagle powalił tego grzesznika na ziemię, powaliła tego grzesznika na ziemię niewidzialna moc, także zaczął wyrzucać z siebie pianę jak szaleniec. I w takim stanie wyzioną ducha. Za świętokradzką komunię, komunią postępuje więc zwykle zatwardziałość serca i nieszczęśliwa śmierć. Niektórzy powiadają, że lepiej wcale nie iść do stołu pańskiego, niż narażać się na tak wielkie niebezpieczeństwo. Bracia drodzy, ja nie chcę was odwodzić od przyjmowania komunii świętej. Chciałem Wam tylko otworzyć oczy i dać chociaż słabe pojęcie o tym, jak strasznym grzechem jest świętokradztwo, żebyście się go wystrzegali i zawsze przyjmowali Pana Jezusa sercem czystym i niewinnym. Jeśli ktoś z Was tu obecnych poczuwałby się do tej zbrodni, niech otworzy oczy póki jeszcze czas i niech się pojedna z Bogiem, niech naprawi zło. Oby od dzisiaj nasze spowiedzi i komunie były takie, jakimi pragnęlibyśmy je mieć w godzinie śmierci, kiedy stawać będziemy przed Trybunałem Jezusa Chrystusa i obyśmy wtedy mogli otrzymać z Jego rąk Nagrodę Niebieską. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub wspieraj, podaj dalej. Bóg zapłaci za wasze wsparcie, to dzięki wam powstają nowe odcinki. Więcej informacji w opisie filmu.